Człowiek, ale tam jest jeszcze sprawa w tle najgłupsza. Ta działka na Rokickim. On sprzedał za bezcen wiedzę, potem zmienił plan zagospodarowania przestrzennego. Będziesz to miał w prokuraturze, będziesz miał akt oskarżenia przed wyborami. Jak mu za to postawią, to jest koniec. Nic nie jest końcem. To jest gruba sprawa, naprawdę. Ale... Idą na wybory głosować ludzie, którzy gówno się interesują. Nie wiedzą, kto jest. I będą widzieli w Polsce atakowanych nie-pisowskich prezydentów z akcami oskarżenia.